Burku, słuchaj! Wracamy ponownie do One Armed Robber, aby zapolować na największy bank na całym świecie na Podlasiu i ukraść im... Największy bank? Największy bank! I ukradniemy im wszystkie V-dolce, żebyś ty mógł kupić sobie gamingową budę wypasioną. Dobra, Burku, mam dla ciebie propozycję. Dzisiaj będziemy atakować Pegasusa. Pegasus Museum of Art. Tak. Mówisz, że to jest muzeum kradania danych? Nie, to jest muzeum, gdzie stare gry Nintendo są piracone i Pegasusa będziemy wykradać. I mają Monę Bezlisa tutaj. Ej, Monę Bezlisa? No, Monę Bezlisa. I wiesz co? Difficulty tutaj jest medium tym razem. A poprzednim razem mieliśmy wszystko na medium. Zaraz, chwila, poprzedniej mieliśmy wszystko na medium? Nie, mieliśmy na easy. Na easy, no. Nie, no łatwe było to. Czy sobie coś kupię? Kupię sobie. Celownik kupiłem sobie z czerwoną kropką, bo tylko to mogę kupić sobie. Gratulacje, użytkowniku, kupiłeś sobie celownik. Kupiłem sobie celownik z czerwoną kropką za 50 tysięcy dolarów. Warto było, na promocji było. Burku, kradniemy Monelisę i robimy to na głośno. I kradniemy Pegasusa im, okej? Okay? Na głośno. Jak będziesz grzeczny, to następnym razem zrobimy to po cichu. Idziemy teraz tam do środka i musimy się obczaić, znaczy musimy obczaić miejscówę, dobra? Zobaczymy, dobrze, co mają w środku. Oni mają jednorożce w sobie. Widzisz Pegasusy wszędzie? Jakie jednorożce? A, no to tak. Nie są jednorożce, to właśnie Pegazy. No to się im doklei. Door locked. O nie! A, bo tu jest ciemno i zamknięte jest. A bo my w nocy przyjechaliśmy. A to dlatego no, ten poziom tak. trudności jest większy, bo wtedy w dzień napadaliśmy. Są wyjścia, jakieś tylne drzwi. Tu są drzwi. Ej, tu bo też jak wezmę są. Śrubokręt... No, to będziemy mogli tu wejść. Wtedy mogę to otworzyć. No to dobra, spróbujemy ile ale się da po cichu. Akcja. Wyjdziemy po cichu ile się da radę, a potem najwyżej, jak już nas zobaczą, to zaczniemy strzelać. Musimy znaleźć 20 tysięcy. Dobra, bierzemy ze sobą tą torbę i ładujemy sprzęt do tego. Wezmę sobie wiertło. Bo może będę musiał komuś coś wywiercić, na przykład zęba. Zęba. Dobra, czekaj, musimy tu wejść. Jest jeden strażnik, o, jest, przed tam nami. Tam jest jakiś oponent. Ej, to tylko Monelisę trzeba tutaj ukraść? O, co się dzieje? A, jest kolejny strażnik. Ej, a my to na pewno możemy zrobić tam głośno? Na pewno. A czemu by nie? Find the utility keycard. O, matko jedyna. Wow. Nawet nie wiem, gdzie takie rzeczy się znajdują. Możemy tam wejść? Ej, jednego strażnika można wykończyć, bo tutaj jest ten zielony pipnik, nie? To jednego bym wykończył i wtedy możemy go tutaj pipnąć od razu, nie? O, ok. Na przykład tego, nie? Co ty? A, o nie, kolejny! Dobra, czekaj, idzie. Burek! Burek! O, kamera z Potet and Art Robbery. To ciebie zobaczyła! Ale tu kamera... Dobra, wyłączyłem alarm. O, fajnie. No nie do końca, Burku. Dobra, łapiemy te obrazy. To jest basement, popatrz, to jest basement. Basement? A gdzie my mamy basement iść? No właśnie, gdzie? Nie wiem. Ale to nie te obrazy powinniśmy ukraść? Destroy the power boxes, ale musimy pierw te jakieś power boxes zepsuć. One są tutaj, za drzwiami. Czekaj, przecież my jesteśmy już na głośno. To ja mogę wziąć wiertło. Już robię powerboxy jak coś. O, jest utility na dole i to jest na jakiś taki kluczyk śmieszny. Sloty przyszły. O Jezu, oknami mi wbijają. Sloty? Nie sloty. Sloty. Sloty z Podlasia. Ej, oni są potężni. Burek, wow, oni czekaj. Mają dużo życia bardzo. Albo mój pistolet zaczął strzelać kulkami na naboje. Albo kulkami na naboje? Okej, okay, wyłączyłem. Wyłączyłem chyba jakieś zasilanie. Albo mi wyciągnęli, wyłączyli. Nie no, chyba wyłączyłeś tego powerboxa. Ale jest piąchala, sprzedam zaraz. Shorted. Nie, udało się. Dobra, mam zrobiony. Jest jeszcze jeden, idę wyłączyć drugi jak coś. Więc jesteś teraz na... sam, za sobą. Słyszysz? Ej, bo te drzwi na dole... No. To one są na jakiś kluczyk. Ale taki inny kluczyk, to jest chyba na keycarda. A, to może trzeba było znaleźć tego keycarda, to możesz się jeszcze rozejrzeć tutaj dookoła. Kolejny powerbox się pojawił. Okej. Lecimy tam od razu. Dobra, mam full ammo, możemy lecieć. Chyba tędy pójdziemy tam, nie? Jak się kurde otwiera te drzwi? Ej, one są zamknięte, no, Burek! Musisz to hakować. Wiertło. Hakuj to! Nie, to... Wiertło. Wiertłem? A to... No. Nie, jak wiertłem? Otworzę to wiertłem, zobaczysz. Tylko wiertło przypadkiem zaniosłem na dół. Ty, tego gościa możemy... Ej, tu mają rzeczy. To też trzeba przewiercić. Ej, no. Ale ja im zaraz przewiercę. Ale im przywiercisz. Power locket? Co to power locket?
Nie wiem, co to jest. A, no to musimy iść w takim razie te powerboxy jeszcze zrobić. Chodź szybko. Ej, trudno się to otwiera. Dobra, otworzyłem te drzwi. Parakopter. Tylko nie mów mi, że tu też jest zamknięte. No nie, no szczyści mnie zaraz po prostu. Dobrze, ja to otworzę, już idę. I ty to chciałeś po cichu robić? O, tarczownik się pojawi, tarczownik. Zaraz go porobimy. Ja tylko tutaj dam hakować. Dobra, gotowy? Ja bym się skupił, żeby tutaj siedzieć bardziej blisko tego pomieszczenia, gdzie mamy tą elektryczną skrzynkę, bo oni mogą przez ulicę tam tutaj się włamać nam albo coś. Okej, okay, udało się. Powerbox poszedł. Kolejny? Mamy do zrobienia? Ile tych powerboxów tutaj jest do zrobienia? A, oni, czekaj, oni nam chyba wyłączyli tego powerboxa. Czekaj, co, o co nie, chodzi? Nie, nie, bo ja odpaliłem kolejnego. Aha, to gdzie on był? On był dosłownie na widoku. Okej. Okay. Ej, buldożer! Buldożer! Strzelam! Wow. Ja się muszę schować trochę, bo mnie zjedzie. Ja też się schowałem. On się do mnie zbliża, Burek, i muszę do kibla. Prawie mi tarczę zeżarli. Ja, padł! O, jeszcze drugi został, tak? Nie, no matko jedyna, przecież to się nie da tego porobić. On jest jakiś z amelinium zrobiony. Jedna szybka mu pękła. Okay. O, ładnie. Dobra, udało się. Ja nie mogę. Okej, okay, udało się. Break into the art exhibit. Chyba to możemy otworzyć. Tak? Możemy to otworzyć? Jest. No. I co, musimy się tu włamać do tego? Potrzebujemy klucza, Burek. Okej, okay. Nie potrzebujemy klucza, zmiana planów. I to do torby trzeba będzie wsadzić wszystko? Tak, 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 tak. Ej, kotki tu mają. Chciałeś kotka? Mam złotego kotka. I Mona Lisa jest! Mona bez lisa. Tu musimy się włamać szybko do tego. Dobra, włamuję się tym. Nie potrzebujemy na razie wiertarki. Zże armor się nie odnawia tutaj. Przydałaby się taśma klejąca, żeby to naprawić. Huh. Dobra, Burek, mam to! Mam Mona Lisę! A tu kolejni przyletują! Mam Mona Lisę! Nie, dobra, bez lisa jest, ale mam ją! Zobaczysz, help me. Patrzę, czy da się... O nie, co to jest? Power? Locket? Dlaczego? Tu jest bardzo dużo w ogóle tych obrazów, ale wiesz co, ja bym chciał uciec tędy tyłami, bo tutaj jest chyba wyjście na zewnątrz, tymi drzwiami. Ale to jest power locket, ja nie rozumiem tego, o co chodzi. Co to znaczy, że to jest power locket? No, że prądem to chronią. Musimy chyba te wszystkie rzeczy ręcznie zanieść. Ale jak? Jak to prądem? Przecież wyłączyliśmy wszystkie powerboxy. Burek, a ty nie bierzemy torby, żeby poładować te wszystkie... Nie da się tego do torby, to jest za wielkie. No co ty gadasz? Burek, rzucam ci. O kurde, nie! Nie! O, by tam się dało podejść. Dodaj, że tam nie ma niewidzialnej ściany. Nie! Nie, Burek! Wyrzuciłem Monę Lisę i nie można tam iść. No nie, no to mieliśmy taki piękny napad. Tyle pieniędzy. O nie, kolejny bieg. Zamknęli mnie! Okej, okay, otworzyli mi. O, skinąłem. Nie mów nawet. Burku. No nie mów nawet, że... O nie. To ja tu sam zostałem z nimi? Okej, okay, to jest otwarte. Czekaj, dobra, ja tam biegnę. Ile jest za każdą z tą zdobycz? Ej, ja mogę ci pomóc! O, to pomóż mi! Pomagam ci! Burku, liścia ci strzelam! O, nie! Ty żyjesz! Bo ty w te druty wlazłeś, dlatego żeś umarł. Mamy 20 tysięcy, czyli możemy uciekać. Burku, łap! Uciekamy? Jeszcze te zaniesiemy. Ej, uważaj, bo ninja! Ninja koło ciebie jest! Ja mu zaraz dam być koło mnie. Wezmę jeszcze tego. Szelikan, uciekajmy stąd. Jeszcze złoty ziemniak musimy zabrać ze sobą. Ale ja już nie mam amunicji. Jak nie? Nie, nie, Burek, nie. Burek, łap ziemniaka. Szybko rzucił. No wiem. Szybko, Burku! Do Vanobusa! Szybko, skubidubidu! Ile mamy? 40 tysięcy. Widzisz, ten ziemniak był 20 tysięcy wart? Mamy piąty. Jest! Udało mi się. Ja mam piąty, a ty masz piąty? Nie wiem, zaraz się dowiem. Co ja sobie odblokowałem? Ja mam poziom trzeci. Co? Ej, wiesz, że można kupować lepsze rzeczy, wytrychy i inne takie rzeczy, jak się ma wyższy poziom? Tak, widziałem właśnie. Co ja na piątym poziomie mogę kupić? Otóż totalnie nic. Super, podoba mi się to. Może jakiś lepszy pistolet? A nie, mogę kupić lepszy pistolet, ale on kosztuje 200 tysięcy. Będziemy kradli wino teraz. Wino będziemy kradli, Burku. I to jest, uwaga, jak teraz było na medium, to winiarnia jest na hardzie. Ja nie wiem, ja się boję.
Ja się domyślam, że można stłuc te butelki. Pewnie o to w tym chodzi. Dobra, Bulku. Postaraj się nie brać wszystkiego od razu na początek. Weźmy tą torbę, zapakujmy nasz sprzęt do tego. Teraz postaramy się tam wejść po cichutku. Zrobimy rozeznanie i zobaczymy, co oni tam mają w środku w ogóle, co trzeba ukraść. O nie, nie w tą stronę. Ile jest ludzi? Okej. Czyli tak, z zewnątrz widzę już powerboxa jednego. Burek, ale my tu po cichu chodzimy. Z torbą z narzędziami, o, jak coś, bo jesteśmy Super Mario Bros. Ej, co ty robisz? Mogę go związać. Ej, faktycznie. Ej, nie! No bo... Bulek. Przepraszam, panie władzo. No i czemu do mnie zaczął strzelać, przecież ja nic nie zrobiłem. Biorę wino, ja uciekam z winem. Mam taniego jabola, zabrałem i uciekamy. Jedna butelka. Ile to jest warte? 500? 500, jedna butelka. A trzeba 40 tysięcy. Burku, biegniemy po kolejne. Ej, no nie, no to nie ma sensu. To ile tych butelek trzeba? Nie, bo tam jest ten bank cały w środku. To tam może będzie tego dużo więcej. Jaki bank? Bank z winem? Ej, wyłączyłem! Piękuję. Aha! Czyli to można przełączyć. O, czyli tu wyłączyliśmy i teraz co? Tag detektor. Co to jest tag detektor? Tu jest jakieś pomieszczenie. I ja bym tutaj wlazł do niego, bo tutaj może być właśnie security guard albo ktoś taki. Ja bym, wiesz co zrobił? Ja bym się dostał tutaj, gdzie teraz jestem. A gdzie to jest? Pociglować. No bo to jest tam, gdzie ty zejście w dół, ale to obok. Aha, okej. Ale masz śrubokręt? No właśnie, go śrubokrętuję. A, to ja wezmę drugi śrubokręt. O, to są jakieś drzwi do góry i utility. To ja wezmę od zewnętrznej strony, od ulicy, dobra? Otworzę te drzwi i dowiem się, co tutaj jest w środku. Security znalazłem! Bardzo ładnie, Burku, bardzo ładnie. A masz spluwę? Bo ja nie. No ja też nie mam, jeszcze na razie chodzę, no to wiesz, idę... po cichaczu idę. Chyba, że mogę tego ziomeczka tam związać, powiedzieć mu, cześć. Okej, jestem w Restricted Arena i tutaj jest klatka schodowa i ona prowadzi do biura... Właśnie, do biura. Biura rzeczy znalezionych. A tu nikogo nie ma, na szczęście. Mam keycardę! Tu jest niebieska karta, jakby nam była potrzebna. A ja właśnie na dworze nie widzę żadnego miejsca, gdzie bym mógł wczytać kartę ziomeczka, wiesz? Dlatego nie chcę go zabijać na dworze, bo to się może źle skończyć. No nie, właśnie... Ale wezmę sobie broń i zabiję ziomeczka z kamer, okej? Okej. Dobra, tutaj nic nie ma tak naprawdę oprócz tej karty, więc tą kartę mogę sobie wziąć i zejść na dół. Na górze nikogo nie ma, żadnego cywila i tak dalej. Także biorę tą kartę, zostawiam ją na ulicy jak coś na razie. Gdzie ty jesteś? A, z tej strony wszedłeś. Okej, okay. Jestem tutaj, Burek. Kamerki ogarnięte! Załatwiłeś gościa? No proste! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! No ładnie, ale ketchup zrobiłeś na ścianie. Ale co to jest security tag detector dalej? Ja też nie mam pojęcia, nic nie jest podświetlone. A tego nie możemy otworzyć? Utility? No właśnie, chciałbym spróbować. To ja to wezmę, weź zamknij drzwi za mną. To będzie to. O! Tak? Nie, to jest alarm switch. O, to też jest ważne. Ale to też jest potrzebne. Co to jest security tag detector? Ej, to teraz na pewno na dół będziemy mogli zejść. Tam nie ma kamery. Tam strażnik patrzy w ogóle w tamtą stronę. Na dół. Okej. Po cholera tu mamy wejść, jak to jest... Aha, dobra, wiem. Ale tu jest za dużo strażników. Czekaj, ja tu mogę wejść, spokojnie. Tu jest jedna karta. Jedna karta, ej, tu jest jeden strażnik, więc jednego strażnika można by było, a tej resztę trzeba by było O nie, bez sensu, bo ci tych zobaczą. Czekaj, użyję tych... Ej! Otworzyłem drzwi! Otworzyłem drzwi do sejfu! Przy użyciu tej karty. Ale... Wiesz, jaki jest teraz problem? No? Ej, mam tu coś! Tu są kolorowe przełączniki! Niebieski, czerwony, żółty i zielony, tylko to chyba... Jest jakaś kolejność. O, kurczaki. Czekaj, tu idzie kabel, który jest... Czerwony i niebieski. Dobra, poprzełączałem, nie wiem co się stało. Burek, ogólnie sprawa wygląda tak. Już otworzyłem jedną, potrzebuję tylko śrubokrętu. Jak tutaj wejdę, to od strony ulicy sobie wejdę do środka ze śrubokrętem. I wtedy będę mógł się włamać tam do tych pomieszczeń. I będzie można stamtąd wino wyciągać. Więc teoretycznie powinniśmy się pozbyć tego jednego strażnika, który jest na zewnątrz tutaj. I jest jeden tag w środku, który będzie można wyłączyć. Co ty na to? Burku. To działa? To tutaj, czy to użyłeś? Znaczy ja użyłem tego, ale wygląda, że jest na zielono, więc może już działa. Wiesz co? Ja to przetestuję. No bo wtedy się alarm włączy, a nie będziemy mieli czasu, żeby podejść gdzie indziej. Ale alarm jest włączony. To co, się nie wyłączy? Nie włączy się? Chyba nie. Aha. O!
Oho, i coś zrobił. Strażnik! Strażnik, zabij! Burek, ja cię... Zresetuj to. Ja ci zrobię krzywdę zaraz. Ale... po prostu. Tak, ty się zajmij strażnikiem, a ja się zajmę teraz... Ale ja bardzo, bardzo bym chciał... Co byś chciał? Go zabić, nie używając broni. Nie da się tak. Cześć, strażnik. Ja sobie idę z kartą tutaj, nie przejmuj się. Kamerki, kamerki, proszę, kamerki wyłącz. Wyłączone. To w takim razie ja biorę ten śrubokręt i idę się włamać tam na dół. O co chodzi z tym tak detektorem? Gdzie on jest? O, to ty. Dobra, dobra, otwieram to. Jest. Okej, okay, fajnie. Tak detektor. No, gdybym był tak detektorem, to ja bym go... Może gdzieś od strony ulicy? Może po przeciwnej stronie ściany gdzieś jest coś takiego? No bo teoretycznie... Czekaj. Oni tu mają w ogóle łiskacze, stary. W gablocie szklane i jakieś cygara jeszcze mają tutaj. Rozumiesz? To pewnie będzie mega dużo warte. Burek, wpadłem na genialny pomysł, nie? Tak? Autentycznie wiem już, jak wyłączyć ten tag detektor. Słuchaj. Ale bo... czym jest ten tag detektor? Nieważne, ale dowiedziałem się, wiesz, bo tu są te kolorowe switche na dole. I jak ich pewną kombinację się zrobi, to wtedy można wyłączyć te lasery, które gdzie znajduje się to zamknięte wino i wyłącza się te laserki tutaj w tych pomieszczeniach, nie? Aha, i to jest ten tag detektor. Nie, i pewnie jest jakaś kombinacja, która wyłączy ten tag detektor. Tag detektory. Dokładnie, okay. Naprawdę nie wiem. A twoja telegazeta nie podpowiada, gdzie się znajduje ten? No właśnie, nic mi nie mówi, no. Gdzie jest tag detektor? Okej, dobra, to zrobimy tak. Ty kropniesz tego w wejściu i zaczniesz wiązać ludzi, a ja kropnę Ale od strony... gdzie jest ten detektor? No to chodź tutaj, aha, bo ty nie wiesz. Kurczę, dobra, to ja ci pokażę. Stań od strony ulicy głównego wejścia. Dobra, jesteś tu? To no. Tak, jak ten gościu tu stoi, nie? To ten jeden detektor do... No właśnie, nie wiem, czy tu są dwa takie w ogóle. To czekaj, zaraz się rozejrzę. No właśnie, tu jest jeden tylko przy wejściu. No czyli nie możemy tego zrobić w ten sposób. Wiesz, to gdzieś przy kasie powinno być, nie? Normalnie gościu powinien mieć przy dupie. A tu jest! Dobra, jest tutaj, jest? Są dwa, tak. Dobra. Tu. Jest tu, patrz. To powiedz mi, którego mam kropnąć. Patrz, tu widzisz? Tu jest ten detektor, widzisz tu. Trzy osoby już mi widzą. Tu! Dobra, to ja zabiję tego garda przy wejściu. Tak, tego i od razu wiążesz resztę, jasne? Dobra, to ja tam lecę. O, kurczaki, nie, nikogo tu nie ma! O, okay. Już? Aha! Aha! No wiem, byłem daleko od nich, widziałeś, jestem po drugiej stronie ulicy, no. Dobra, Burek, no, ty też spieprzyłeś nie raz, nie dwa, nie 30, a może 80 nawet razy. Ja tam jeden raz też mogę, nie? Poza tym wiemy wszystko i jak zrobimy to perfekt teraz, to mamy całą misję zrobioną. Dobra, to ty się zajmujesz tutaj, to ja idę tam od strony ulicy znowu pod niebieską kartę. Ty wyłączasz alarmy i ja pakuję się do banku, znaczy do sejfu ich, a później załatwiamy tych strażników. Ja! Ale to będzie genialne. Ale już czuję ten exp, Burek! Już czuję ten exp normalnie. Wyłączony alarm. Okej, okay, super. Ja też wyłączyłem alarmy, więc wchodzimy na dół. Pakuję się do środka, już otworzę save, żeby było szybciutko. Pięknie. Idę się ubrać, idę się przygotować od wewnątrz, żeby wejść. Okej. Okay. Pójdę chyba tędy po prostu, jak ten... Ej, co jest? Przez ściany widzą, czy co? Dobra, idzie strażnik. Normalnie schowam się za koszem na śmieci, może mnie nie zobaczy. Tam. Dobra, Burek. Jestem gotowy jak coś. Tak? Mhm. Możesz już wchodzić? Tak. To ja wchodzę. Okej. On the ground, motherfucker! Gdzie jest to? I czemu on pobiegł na zewnątrz? Wracaj tu! No nie! O, czekaj, bo ja nie rozumiem. Aha, bo to tak, ja muszę mieć... Dobra, wiem. Bo ja spieprzyłem. Przepraszam, bo ja nie wiedziałem klawiszologii, jak się wiąże ludzi. Okej. I mnie wybiegł przez to. Okej. Okej, okay, i pobiegł do garda. Mhm, no na zewnątrz wybiegł. Mógłbyś go zabić. No właśnie nie wiedziałem, czy to się uda. Dobra, ale już mamy to obczajone. Ej, to nie jest takie trudne na głośno, znaczy po cichu, żeby to zrobić. Nie. Szczerze? To takie prostsze. Chyba transportowanie tylko tego będzie trudniejsze, ale na szczęście ten guard jest od strony, gdzie nie jest widoczna ciężarówka, więc będziemy mogli sobie... Na szczęście tak guard jest głupi jak but i chodzi tylko po jednym paternie. Alarm wyłączony. Zaraz kamerę idę wyłączyć. Okej, okay, dobra. Okej, okay, już! Dobra. Okej. Okay. Kto? U ciebie! Gdzie? U ciebie! Jak u mnie? No u ciebie! Ja zabiłem wszystkich, którzy wyszli. A,
Na pewno nie uciekł jakiś? To za ciekawe. Ale czemu ich nie związałeś? Musiałem zmienić na rękę, a nie zdążyłbym. A, okej. Więc szybciej mi było po prostu zestrzelić tych pierwszych przy drzwiach blisko. Wiesz, ja zrobiłem tak, że najpierw związałem sobie kilku cywili i potem jak on się zaalarmował, to od razu do niego wycelowałem i strzeliłem. No, to jest lepsze, bo cywile od razu zaczynają się rozbiegać. Alarm wyłączony jak coś? Kamery wyłączone? Super, mam kartę? Już tam schodzę na dół. Dobrze, to teraz musimy przygotować się na zabicie gardów. Tak. Ja już się włamuję tutaj do tego. Dobra, otwieram. Pięknie, dobra. Idę się przygotować teraz. Mam sprzęcik. Jestem gotowy. Ja też. Strzelam. Dobra, bijemy. Do ciebie pobieg. Widziałam. Dobrze? Jeszcze jeden tam chyba jest. Gdzie? A, no. Że tu, no, jest. Okej, okay, wszyscy, jeszcze oprócz tego. Dobra, związany. Okej, okay, jest git. Ciała można przesunąć. No, chyba to nie jest jakoś istotne, bo od strony ulicy chyba nikt nie chodzi. Alarm mamy wyłączony i się zastanawiam, czy można strzelić w tą szybę, ale na wszelki wypadek może nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy. Kurde, oni tutaj dalej te alarmy mają. Dobra, to ja wyłączę jedynkę. Wszystko mamy chyba wyłączone, wiesz? Ale tu alarmy dalej są w tym. Wiesz co, ja bym otworzył na twoim miejscu z przodu, w tych gablotach, co tutaj są. Aż bo tu są takie lepsze winka, nie? I są też jakieś kubańskie... No, nie chciałem strzelać, bo nie wiedziałem, czy... Nieważne, dobra. Ale te tutaj... Ale to nie jest nic warte, to jest nic nie warte. To weź, może to weź. Co ten robi? Co oni robią, ludzką stonogę teraz? Nie, to też jest nic nie warte. Co wziąłeś? No, wziąłem to, te cygaro teraz wezmę i je spokojnie, też będzie nic nie warte. Aha, okej. Okay. No, dobra, to ja idę w takim razie do tej winiarni. Mam otwarte jedne. Security, tak. No i teraz no, się boję. No to już mamy wyłączone. Tak? Escape with Divine, no, patrz. O, okej. Okej, dobra, idę zanieść to jedno. Obsługa klienta 5 gwiazdek na 5 daje po prostu. 14 tysięcy. Kurde, mało. Ale... Nie, te czerwone są nic nie warte. Tak? To tylko te białe bierzemy? Tak jest. Nie próbuję to wysypać. To wejdź, dobrze. Wyjdź, zamknij te drzwi za sobą, żeby przez alarm nie uruchomiło. O, musisz kliknąć, widzisz? I drzwi trzeba zamknąć, bo kraty by przeszły i mógł się alarm włączyć. No, dobra, teraz musisz kręcić śmigłem. Pokaż, jak kręcisz. Go tu używałem. Dobra, jest. Nie! Dotknąłeś tego! No gdzie ci miałem to dotknąć? No burek! Gdzie jest ta torba? Dobra, pakujemy tutaj to wszystko. Strzelaj do nich, proszę. No, już. Mamy zakładników, nie zawahamy się ich użyć jako tarczy. Ja cię osłaniam jak coś. Dobrze, ja pakuję butlę. Mhm. Tu masz drugą torbę od razu. Jak zapakujemy te dwie torby na pewno, to powinniśmy mieć wszystko, żeby móc stąd uciec. Ale będzie dzisiaj. Impreza w ogóle. Planie. Impreza u burka. U tej nowej budzie za 70 tysięcy. O, dobra, już się zajmuję nimi. Dobrze. Dobra, osłaniam cię, ty tam pakuj cały czas to wszystko. Po tej fali od razu się zabieramy stąd. Mamy to? Ile tu jest? A, jeszcze tu jest ten zepnięty. Dobra, bierzemy to, otwieram i to powinno wystarczyć. Chodź, dawaj, bierz torbę. Dobra, ja biorę. Dawaj, bo idą już. Biegnę, osłaniaj mnie, osłaniaj. Dobrze, pięknie, myk, 60 tysięcy i uciekamy. Brawo, udało nam się! O kurde, 25 tysięcy. Ale mało ekspa dostaliśmy za to. Widocznie za zabijanie cywili to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale burku, udało nam się! Zrobiliśmy obie mapki! Udało się nam ukraść Pegazy, Monelisę bez... Nie ukradliśmy Monelisa. Ukradliśmy złotego ziemniaka i ukradliśmy tanie wino! I teraz mogę sobie kupić za to budę! Jej! Jej! Jesteśmy najgorszymi złodziejami po prostu. Coś na koniec chcesz powiedzieć, burek? Co ja mogę powiedzieć? Moja buda będzie świecić na różowo. Okej, moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zostawcie jakiś komentarz oraz łapkę w górę pod tym materiałem. A my widzimy się już kolejnym razem w kolejnych niesamowitych przygodach u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!